No to mamy tak. Pierwiastek 25 razy pierwiastek 49. Ile to jest? Zapiszmy sobie. 25 razy 49 to się równa. Ważne jest, że tutaj między tymi dwoma liczbami jest znak mnożenia. Mogę sobie to rozdzielić na dwa pierwiastki. I wtedy otrzymuję. Pierwiastek 25 to 5. Pierwiastek 49 to 7. Więc mój wynik to 35.